jeśli trzeba tutaj, żeby pomóc Duńczykom. Oto obsada wyścigu numer 6. Łot na polu wewnętrznym, Tomasz Golob na drugim, Fredrik Lindgren pole trzecie i pole zewnętrzne Nicky Pedersen. Ciekawostka, którą zauważyłeś, Zibi, wychwyciłeś świetnie. Golob, Lindgren i Nicky mają po trójce na swoim koncie po pierwszej serii startów. Tak, Davy Watt ma tylko jeden punkt, ale nie jest tutaj skazany na pożarcie. Tutaj również ma swoje szanse, aczkolwiek podejrzewam, że to jednak tutaj zawodnicy z pól zewnętrznych odegrają pierwszoplanowe role. Liczymy na dobry start przede wszystkim Fredrika Lindgrena, a zaraz Państwo przekonacie się dlaczego. Tomasz Golob, czy wypchnie Nikiego? Czy wypchnie Nikiego? Tak jest! Nicky na końcu stawki! Wskoczył tutaj Lindgren. Nicky musi iść bardzo szeroko. Tomasz Golob na prowadzeniu. Jak groźny będzie dla niego Lindgren. Obejrzał się, zobaczył, kto to jest. Pomyślał Lindgren. Wolę Lindgrena niż Nickiego, bo... Ale Nicky teraz przedziera się. Świetnie przytrzymał gaz. Wjechał przy krawężniku, a teraz mamy upadek. Wykluczony będzie Australijczyk Davy Watt. Szkoda, szkoda znowu, że szaleją ci nieodpowiedzialni Szwedzi i Australijczycy, kiedy Tomasz Golob znowu wiezie za plecami groźnego Duńczyka Nickiego Pedersena. Tak, no znowu niestety Tomasz Golob ma pecha w jego biegu, kiedy zdecydowanie prowadził. No niestety jest jakiś karambol z tyłu stawki. Nie wiem jeszcze dokładnie, jaką decyzję podejmie sędzia. Wydaje się, że to Australijczyk atakował dosyć ostro Szweda. Niemniej jednak leżący Australijczyk miał wielkie pretensje do szwedzkiego zawodnika, stąd też trudno mi jest... No bo pociągnęło wcześniej Lindgrena i on ten motocykl swój ustawiał znowu do skutecznej, normalnej jazdy. Widzimy tutaj w poprzek postawiony i tutaj chciał przyciąć do krawężnika, a w tym momencie z tyłu nadjeżdżał rozpędzony Łoti. A więc Frank Ziegler podejmuje decyzję... Nie podejmuje jeszcze decyzji. Nie podejmuje, bo pewnie poprosi o następną powtórkę. Biały wykluczony, a więc... Po pięciu biegach. Ufam, że po szóstym dalej będą mieli tylko jedno. Ale zadanie jest niesłychanie trudne będzie. Bo tutaj możemy spodziewać się ewentualnej walki dwóch zawodników. Tam jeszcze się wmieszał w to jednak Lindgren i dzięki temu Tomasz mógł spokojnie uciekać, a Nicky musiał się najpierw skoncentrować na wyprzedzeniu szwedzkiego zawodnika, stąd też tutaj zadanie będzie zdecydowanie trudniejsze. Nieobecność Fredrika Lindgrena w powtórce tego wyścigu zdecydowanie utrudnia sprawę Tomaszowi Golobowi, ale on sobie poradzi. Golob w żółtym na drugim polu, na czwartym, na zewnętrznym w czerwonym kasku Nicky Pedersen. No i teraz zdecydowanie lepszy start Duńczyka. Tomasz Golob zostaje z tyłu, no ale wymyśli coś za chwilę na pewno jadący w kasku niebieskim Davy Watt. Tomasz Golob wyprzedził Łota, ale ten jeszcze zaatakuje. Tomasz Golob wcisnął się przy kredzie, zamyka gaz Łot, żeby nie staranować naszego kapitana. No i widzisz, bez Lindgrena od razu idzie gorzej. Ja w pierwszej odsłonie tego wyścigu przewidziałem, Zbyszek, że kluczową rolę dla losów naszych trzech punktów odegra tutaj Lindgren. No gdyby potrafił skontrolować, zapanować nad swoją jazdą w drugim wirażu, byłoby cudownie. A tak znowu w rywalizacji Duńczyków z Polakami będzie remis po 12, jeśli w tym wyścigu nie zdarzy się nic nieoczekiwanego. Wyjeżdża już z ostatniego wirażu, Nicky sprawdził tylko, czy po zewnętrznej, czy gdzieś pod płotem nie napędza się Tomasz Golob. Tam nie usłyszał żadnego pracującego silnika, więc jest trójka dla Danii, druga trójka Nickiego Pedersena. W dzisiejszych zawodach Tomasz Golob musiał uznać wyższość Duńczyka, a więc Polska wzbogaca się o dwa punkty, no i jedno oczko dla Australii. Przywiózł Davy Watt, ale dodajmy po walce. Tak, bardzo ładnie tutaj Davy jechał. Tomasz miał dosyć... może.